obawiamy, że wprowadzenie ograniczeń w tym względzie może skutkować tym dla tych obszarów wiejskich wstrzymaniem rozwoju, wstrzymaniem również rozwoju kraju, bo my decydujemy też na strukturze lokalnej, jakie decyzje podejmujemy. To są później kwestie, tak jak mówię, uzbrajania terenów, poszukiwania miejsc pracy, tworzenia tych miejsc pracy w różnych branżach, w branży budowlanej, sanitarnej, gospodarczej, rozwoju drobnej działalności. Także z jednej strony mamy otoczenie dużych miast, które może być przykładem do przeniesienia, powiedzmy, środka odpowiedzialności. Tutaj sądzę, że jako wójtowie ten środek spełniamy. I to nasze, te nasze obawy związane z polityką energetyczną, która na pewno też jest ważna z perspektywy, sądzę, kraju i Unii. Jak tutaj rozmawialiśmy dzisiaj, mamy nadzieję, że dyrektywy unijne również będą tutaj spójne z tymi decyzjami, które będą zapadały na poziomie danego kraju.